Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Summoner's War. W tym odcinku zajmiemy się kilkoma podstawowymi aspektami, jakimi są chociażby magiczny sklep, czyli Magic Shop, socjalne punkty, czyli Social Points i tak spisałem sobie wszystko, co chcę powiedzieć, żeby nic nie pominąć. Zajmiemy się podstawowymi naprawdę aspektami gry, żebyście zrozumieli, jak zdobywać te punkty, jak je wydawać, żeby nie żałować później tych decyzji. Na start po zalogowaniu widzimy takie okno, jest to nasza skrzynka. Ostatnio mi Kędzior zwrócił uwagę, że nie powiedziałem, dlaczego miałem więcej energii, niż mogę maksymalnie posiadać. To jest związane właśnie dokładnie z tą skrzynką. Tu mamy dodatkową energię, jak sobie bym wcisnął ten przycisk Collect, to bym dostał 20 energii, pomimo tego, że mam max energii aktualnie, czyli 82 na 82, miałbym 102 energii na 82. Po prostu chodzi o to, żebym miał więcej niż limit, więc moje punkty energii by się nie odnawiały. Mam tutaj również coś, co dostajemy, You got a daily bonus reward. Także mam 12-godzinny bonus expa za dzienne logowanie. Za codzienne logowanie dostajemy nagrody, zaraz pokażę jakie. I mam z jednej nagrody dziennej 12 godzin bonusu expa, który prawdopodobnie dzisiaj zużyję, bo mi dzisiaj się skończy i zniknie ze skrzynki. Tu mamy czas, ile ten przedmiot będzie jeszcze w naszej skrzynce siedział, a później zniknie. Więc lepiej zużywać, nawet jeśli wiemy, że nie posiedzimy tych 12 godzin na przykład przy bonusie expa, to lepiej użyć go i posiedzieć chociażby te pół godziny z bonusem expa, niż mielibyśmy tak naprawdę stracić go. Właśnie sobie odebrałem bonusy za wojny gildii. Też dostajemy je właśnie do skrzynki. Większość rzeczy dostajemy do skrzynki, także naciskamy przycisk refresh i mamy po prostu dostęp do rzeczy, które otrzymaliśmy. Następnie mamy zakładkę social points i tutaj mamy przycisk collect all. To są serduszka wysłane do nas przez naszych znajomych. Chwileczkę, coś pojawiło. Powiadomienie z YouTube'a. Dobrze. Tak, odebraliśmy wszystkie nagrody, które wszystkie serduszka wysłane nam przez znajomych, także zróbmy to samo. To jest taka podstawowa rzecz, którą robimy po wejściu do gry. Wchodzimy w zakładkę Friend. W tym wypadku wy możecie jeszcze nie mieć Mentor Mentitu, ale możecie mieć na przykład requesty. Ja mam requesta, więc go sobie przyjmę, ponieważ nie mam 50, a nie, jednak mam. Zobaczymy. Teraz kolejna sprawa. Tu wysyłamy oczywiście serduszka wszystkim naszym znajomym po kolei, jednego po drugim, ale przy okazji sprawdzajcie, kiedy ten znajomy był w grze. W takim wypadku, jak ja mam 50 znajomych i tak naprawdę mogę wybierać, kogo mam w tych znajomych, a kogo nie, wy niekoniecznie jeszcze będziecie mieli aż taki wybór i lepiej mieć nieaktywnego znajomego, ale mieć go i na przykład mieć wtedy 20 znajomych na 50 i mieć nieaktywnych znajomych w grze, żebyśmy my chociaż im mogli wysłać serduszko i dostać ten punkt, bo za wysłaniem my też otrzymujemy punkty. Plus 10 serduszek, widzicie? Ale w tym wypadku, jak ja mam po prostu 50 na 50, mogę zrezygnować z gracza, który chociażby jeden dzień nie był w grze, bo ten gracz może być po prostu już nieaktywny, może już nigdy nie wrócić, a dla mnie to jest strata social pointów. Chyba, że to jest mój znajomy i ja wiem po prostu, że on będzie grał, ale w tym wypadku nie było go po prostu w grze. Więc sprawdzamy przy okazji rozdawania serduszek, kiedy znajomi byli w grze. Zobaczymy, czy znajdziemy miejsce dla requesta naszego, ale raczej wydaje mi się, że nie mam znajomych, którzy ponad dzień by nie byli w grze. Raczej Kędzior nawet teraz jest. Kędzior teraz siedzi, Wiechu chyba też był, ale nie wiem, nie spojrzałem w sumie. Wiechu był. Tak, też jest aktywny Wiechu. Także Wiechu, Kędzior. Godziny just now. Tutaj odbieramy dalej. Większa ilość znajomych to jest oczywiście dłuższy czas rozdawania tych. W tym momencie ja robię to wszystko za pomocą myszki. Normalnie jak na telefonie to robicie, to idzie dużo szybciej. Ale przez to, że Mobizen po prostu udostępnia mi opcję sterowania telefonu za pomocą myszki, jest to wygodna forma przy nagrywaniu. Jak widzicie, kursorem tu latam. Nie jest to żaden emulator, jak już mówiłem. Jest to Mobizen, który po prostu ma funkcję udostępnienia przekazania ekranu do komputera. Jest to strasznie wygodne, naprawdę. I dzięki temu mogę po prostu myszką to robić. Ale oczywiście jest po prostu szybciej, jak robimy na telefonie. O, Sayoka jest dostępna w grze aktualnie, także tak.
Sajo jest. Dobra, Szyszka i inni ludzie. Jest one day ago. I mogę po prostu z tego znajomego zrezygnować, klikając tutaj na koło zębate. Mogę po prostu kliknąć minus przy tej osobie i zwolnić miejsce dla osoby nowej. Tak, pomimo tego, że mogę mieć znajomych, którzy mają 50 levele, czasem warto wziąć kogoś, kto ma niski level, a to dlatego, że niektóre eventy mają lepsze nagrody, jeśli użyjemy repa naszego znajomego, który nie ma po prostu levela powyżej 40, to dostaniemy więcej punktów na przykład do eventa, albo też jeśli on użyje naszego repa. To jest też opłacalna rzecz, trzymać znajomych, którzy nie mają jeszcze 50 poziomu, a przy okazji im możemy ułatwić grę, prawda? Więc to też dwa w jednym można jakby załatwić. Co to jeszcze jest? Jest jeden znajomy, plus jak nam się odświeży to wszystko po zgaszeniu okna, bo tak, okno to odświeża się zazwyczaj dopiero po wyłączeniu go. W tym wypadku gasimy, włączamy jeszcze raz community, wchodzimy w friendów i już mam 50 na 50. Czyli znowu lecimy w dół, gdzieś na dole prawdopodobnie będzie, gdyż okno friendów jest sortowane po naszym wyniku na arenie, dlatego żeby znaleźć się na górze u swoich znajomych, no musicie po prostu osiągnąć jakiś sensowny wynik na arenie. A nasz znajomy prawdopodobnie będzie miał poniżej 1000. Halo, gdzie jest pan? A może nie? Jestem ślepy, nie widzę go? Powinienem móc mu wysłać punkt, prawda? O, jest. 1132, ładny wynik. Jak na 17 level? Prawidłowo. Także tutaj możemy wejść w guild zakładkę. Nawet nie wiem, czy jest aktualnie jakaś wojna gildii odpalona. Nie jest, więc odpalę wojnę gildii po prostu. Gildia jest w sumie słaba, raczej przegrywamy wszystkie wojny, ponieważ mam tu sporo nieaktywnych graczy, sporo low-levelowych graczy, ale takie gildie jak moja są przydatne, w szczególności właśnie dla low-levelowych graczy. Ja to robię tylko dlatego, w sumie mi nie jest potrzebna gildia. Mam już jakieś stwory, powoli się rozwijam i nie muszę jakoś super szybko tego robić, mam czas. A gracze, których mam w gildii, na przykład 31 level albo 27, a też i słabsi, przy okazji przez to, że są u mnie w gildii, dostają co chwilę punkty. Co wojnę gildii dostają punkt. Tak to działa. Także wojna gildii się skończy. Czy wygramy, czy przegramy, dostaną te 10 punktów, które widzieliście u mnie. Za wygraną oczywiście jest więcej. Mogę pokazać wam jeszcze jak się robi, ale najpierw tu. Jak jesteście już w gildii, jesteście na tym ekranie. Tu macie zapisane ile macie guild pointsów. Guild pointsy służą do zakupów w guild shopie. No łatwo się domyślić, ale jednak lepiej o tym wspomnieć. 144 punkty mam. Można kupić sobie Mystical Scrolla. O scrollach opowiem albo w przyszłym odcinku, albo pod koniec tego, ale po prostu możecie kupić sobie scrolle. Służą one oczywiście do przywoływania, tylko później dokładnie opowiem, który do czego. Najprzydatniejsza rzecz z tego sklepu i którą pierwszą warto kupować na podstawowym, jak i późniejszym rozwoju jest przydatny, więc mówię pierwszy, najlepszy do kupienia, jest Rainbow Mon. O Rainbow Monach i innych monach też powiem za chwilę, jak skończę już rozmawiać na temat sklepu, social pointów i gildii. Kolejne rzeczy to już są takie mniej istotne w sumie, jak macie już super gildię, możecie kupować sobie legendary albo ifrita, a to jest też przydatny scroll. Tylko o nim też wspomnę w późniejszym etapie, bo na razie raczej was nie obowiązuje. Inne samony to już tak mniej przydatne, naprawdę. Nic specjalnego tu nie jest. No można później się pokusić na jakieś flagi, które dodają defa w wojnach, albo ataku, albo czegoś. Ale na razie, szczerze mówiąc, nie przewiduję, abyście mieli możliwość taką. Wojny gildii polegają na tym, że walczymy 3 na 3. Czasem są słabsze defy, czasem mocniejsze. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jakbym zaatakował tego, bym wygrał, ale mogę spróbować. Tutaj trzeba przemyśleć też właśnie, czy jest sens atakowania takiego gracza. Wygodną opcją jest ustawienie sobie drużyny już, deku jakby. Tutaj robicie edit deck, wybieracie, który deck chcecie edytować i z naszych potworów wybieracie sobie trzy potworki. W tym wypadku ja mam już przygotowane deki i na pierwszy deck, zaraz tak, na pierwszy wybieram drużynę z Lushenem. Wiatrowe dwa stwory plus jeden leczący światła. A u nich dwa wodne, czyli mój wiatr, bo żywioły w tej grze są, tak jak już mówiłem, jest ogień, woda, wiatr, światło i mrok, którego nie mogę akurat pokazać.
ogień jest efektywny na wiatr, wiatr jest efektywny na wodę, a woda efektywna na ogień. To łatwo się domyślić. A mrok na światło i światło na mrok, na resztę są neutralne. W odwrotnej kolejności wiatr na ogień jest nieefektywny, ogień na wodę tak samo i woda na wiatr tak samo jest nieefektywna, a więc najlepiej wybierać po prostu w wojnach gildii, jak i w wojnach na arenie oraz jak już macie duży wybór stworów, zawsze wybierać efektywne stwory na przeciwnika swojego, ponieważ zwiększacie sobie po prostu szansę na wygraną. Tu mam jeszcze niedorobioną pandę, ale póki co myślę, że albo przegram i będzie trochę głupio, albo wygram i będzie całkiem fajnie. Pokażę wam przebieg jednej wojny. Jeśli stracimy potwora w GW, taki jest skrót GW, wojna gildii, Guild War, czyli GW, to potwora nie możemy tego użyć w innej bitwie. To znaczy, jeśli on tu mi zginie, to nie mogę w następnym ataku na innego gracza na tej mapce użyć już na przykład Lushena, bo on po prostu już nie żyje w tej wojnie gildii. W każdej wojnie gildii każdy gracz może zaatakować 3 razy 3 różnych przeciwników. I po prostu należy tak dobrać jednak stwory, żeby nie poginęły, jeśli mamy ich mało, a jak ktoś ma dużo, to w sumie może ryzykować. Ale też ryzyko nie jest koniecznie dobre, bo przegrana nie daje tylu procent zwycięstwa, co wygrana. O procentach zwycięstwa powiem, tam u góry była ta skala, zaraz ją pokażę jeszcze raz. Bije on mocno, ale zobaczymy, co Lushen zdziała. A jak widzicie, Lushen ma moc w sobie. Belladeon wyleczy. Belladeona warto robić i o potworach, które warto robić, powiem na pewno też w innym odcinku i powiem, jak te proste potwory uzyskać. To znaczy, proste potwory, one może nie są łatwe do zdobycia w tym sensie, że samemu, ale lecą ze specjalnych arenek, które możecie po prostu poprzez znajomych mieć dostęp do nich. Zaraz też wszystko o tym opowiem, na razie skupmy się na GW. Jak widzicie, tutaj po prostu pokonuję tych 3 przeciwników. Naprzeciwko siebie już jest runda druga, już walczę drugim składem. I to na tym mniej więcej polega wojna gildii. Jak widzicie, moja panda ma taki atak trochę słaby, bo ona zaraz zginie prawdopodobnie. Albo nie, raczej się skupią na Veromosie. A więc jak Veromos może obrywać, to niech obrywa, a panda niech przeżyje. Chyba, że to po prostu się nie uda. Coś ścięło, ale mam nadzieję, że to jakoś nie jest super przeszkadzające. Niestety nie mogę nagrywać bezpośrednio z telefonu. Mógłbym, ale raczej by efekt był jeszcze gorszy niż nagrywanie z komputera, a ekran udostępniany. Nie mam jakiegoś super telefonu, ale myślę, że wystarcza jakoś do przedstawienia informacji, które chcę przedstawić. Jak widzicie, za wygraną dostałem już kolejne guild pointy, dostałem 6 guild pointów za samą wygraną, 2 rund, a tu procenty odeszły. Jeśli procenty dojdą do 30%, czyli moja cała gildia by powalczyła i wszyscy by wygrali, no tak niekoniecznie, niektórzy mogliby przegrać, to byśmy na pewno wygrali. Jak nasza skala zmaleje do pomarańczowej skali, już mamy wygraną w kieszeni i dostaniemy większą nagrodę. Niestety przez to, że moja gildia jest trochę nieaktywna, to nie jest zbyt możliwe, ale jeśli byście dołączyli, rzecz jasna, możemy spokojnie wygrywać, bo wojny nie są jakieś szczególnie trudne. Nie kupię aktualnie Rainbow Mona, bo już mam kupionego. Jest zawsze napisane, ile w tygodniu możemy kupić. One per week, one per week, one per week. Jeszcze 3 dni mi zostały, żebym mógł znowu kupić i on kosztuje 150 guild pointów, o ile się nie mylę, ale raczej wątpię, abym się mylił. Dobrze. A więc o guild pointach porozmawialiśmy, pokazałem, jak wygląda przebieg wojen gildii, czyli to mamy, zaznaczę sobie na kartce. Social pointy już wspominałem, jak rozdawać, czyli serduszko. Social pointy wydajemy w shopie, kupujemy za nie rzeczy w glory shopie. A non-scroll nie warto kupować, są to podstawowe scrolle. Mystical i inne scrolle warto, ale pierwszorzędną rzeczą jest Devilmon. I w tym momencie opowiedzmy sobie o monach tak zwanych, w skrócie. Występują w grze Angelmony, takie jak tu na przykład. To jest paczka randomowego Angelmona, też dostępna do kupienia i nie warto w sumie jej kupować. Angelmon to jest jednostka, nie służy ona do ataków, jedynie do power-upa. Power-up robimy w Power-up Circle, o ile się nie mylę, to tak się nazywało. Power-up Circle, tak. Bierzemy naszego potworka, no w tym wypadku już nie mogę go wyżej, bo 6 gwiazdek i 40 level to jest maksymalny poziom, jaki można zrobić. Nie licząc oczywiście jednostki specjalnej Homunculusa, bo on chyba może 50 mieć. To jest jedyna postać, ale na przykład mam sobie takiego golema, nie pamiętam jego nazwy aktualnie, może
wytrzymał. Una. Uń. Nieważne. To mogę użyć na przykład Rainbow Mona, ale Rainbow Mona nie warto używać w tym celu. On da tylko 3 levele i w sumie stracę go, bo jak zrobię Power Up, zniknie mi Rainbow Mon, a ta postać u góry dostanie 3 levele i przez to zwiększą jej się w ten sposób statystyki. Rainbow Mon nie jest jednak jednostką do robienia Power Upów, a Evolve'ów. Evolve robimy w momencie, gdy mamy... gdy mamy postać na maksymalnym poziomie dla danej gwiazdki. Na przykład tu mamy 4 gwiazdki i 30 poziom to jest maksymalny na tym etapie. I Rainbow Mony warto używać właśnie do robienia Power Upów, bo to jest ich najlepsze zastosowanie i w zasadzie jedyne. Dlatego warto też brać te 4-gwiazdkowe na maksymalnym poziomie, bo możemy za pomocą 4 zwykłych potworków, których nie używamy, 4-gwiazdkowych, rzecz jasna, 4-4-gwiazdkowe potwory są potrzebne, aby tego Rainbow Mona zmienić na 5-gwiazdkowego Rainbow Mona na pierwszym poziomie. On straci poziom, ale 5 gwiazdek już nie ekspimy Rainbow Monów, ponieważ 6 gwiazdek to max, a żeby zrobić 6, to potrzeba nam 5-5-gwiazdkowych potworów. Tak, to jest o Rainbow Monach. Angel Mony, jak już wspominałem, są to potwory, które służą do Power Upu. Tak, Rainbow Mony służą do Evolva, a Angel Mony służą do Power Upu. Angel Mony mają żywioły takie, jak mogą mieć nasze stwory i to nie jest przypadek. Są Angel Mony wodne, ogniste, wiatrowe, światła oraz mroku. Nie wiem, czy mam jakąś jednostkę mroku, raczej mam, tu jest jednostka mroku. I te Angel Mony po prostu po przebudzeniu, bo możemy przebudzić nasze potwory za pomocą kamieni, które dropimy na Karius Dungeona, Hall of Water, Wind i innych tego typu, czyli Hall na przykład ognia, i dropimy właśnie tam esencję mid i high potrzebujemy, żeby ulepszyć po prostu tą jednostkę na lepszą, wówczas zmieni jej się skill i ulepszą się jej statystyki. Warto przebudzać Angel Mony, ponieważ po przebudzeniu Angelmon ma zwiększoną ilość expa, to znaczy razy dwa chyba. Dostaje dodatkowy skill, który po prostu, jeśli użyjemy go do Power Upa, mamy Angelmona wody, przebudzimy go na Blue Angelmona, chyba to się wtedy będzie nazywało, i użyjemy go na przykład do Power Upowania takiego stworka, to on dostanie więcej expa, dużo więcej, a jeśli byśmy użyli wodnego na Power Upowanie tego, to dostanie normalną ilość expa. Czyli niebieskich używamy po przebudzeniu do niebieskich i nie warto używać Angelmonów przed przebudzeniem tak naprawdę. Na Angelmony strasznie mało potrzeba tych esencji i nie warto ich użyć naprawdę, uwierzcie mi, nie warto ich użyć przed przebudzeniem ich. Następnie są Devilmony, które pokazałem już w tym miejscu w shopie, w Glory Shopie jest Devilmon. On jest taki czarny ze skrzydłami nietoperza jakiegoś i różkami. On służy do power upowania, ale on nie jest zwykłym potworem, ponieważ Devilmon, jeśli użyjemy go w power upie, to ulepszy nam skill postaci. Na przykład tu mam Lushena, jak przytrzymamy ten przycisk, widzimy ile na ile ulepszeń skilla jest. Na przykład pierwszy skill 6x6, 5x5, 5x5, no bo już mam na maksa ulepszonego Lushena, ale na starcie macie 1x6, 1x5 i 1x5. Devilmona, jak wsadzicie do power upa, nawet jak ma maksymalny poziom postać i teoretycznie no nie dostanie expa ani nic, wsadzicie tu Devilmona, jeśli postać nie ma zmaksowanych wszystkich skilli i dostanie randomowo jeden z tych skilli ulepszony. Tak samo ulepsza się skille poprzez wsadzanie na przykład w Lushena innego Jokera, dowolnego innego Jokera, bo Lushen to się dostał nazwę Joker po przebudzeniu. Po przebudzeniu potwory stają się takimi jakby specjalnymi potworami. Już nie nazywa się na przykład w tym wypadku Joker, tylko nazywa się Lushen, a ognisty by się nazywał Jojo i tak dalej. Po prostu one po przebudzeniu dostają imię i to czyni z nich po prostu mocniejsze, lepsze stwory, ale nie przeszkadza to w power upowaniu. Do power upa nadal mogę wsadzić tu wodnego Jokera, ognistego i dowolnego innego, wiatrowego też. Każdego, żeby po prostu dostać skill. Mogę tu wsadzić 5 na przykład Jokerów i dostałby 5 randomowych skilli. Mógłby dostać czasem od razu ten skill na maksa plus coś tu, albo po jednym, po dwa rozdane losowo.
Jak wsadzicie 4 i innego stwora, dostaniecie po prostu 4 i tamten da coś ekspa, tak jak każdy inny. Przy Evolve też lecą skille, więc możecie robić po prostu sobie pasze z potworów, które mogą wam dać skill. To jest z tak podstawowych rzeczy. Później mamy jeszcze King Angelmona. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mam jak wam pokazać King Angelmona. Może tu będzie w Wishach. Event się zaczął i tu jest 5 życzeń, więc jeśli zaczniecie dziś, macie 5 życzeń do dyspozycji. Życzenie to jest zużycie jednego darmowego codziennie. Zawsze jest jedno darmowe życzenie codziennie. Teraz przez event jest ich 5 i mamy szansę na trafienie jednej z tych nagród. Jest to losowa szansa. Czy trafię King? Nie. Tu macie King Angelmona narysowanego. Ja trafiłem zaproszenia na arenę oczywiście, czyli możliwość walki na arenie 5 razy więcej niż normalnie. Tu macie King Angelmona, on ma, wygląda jak Angelmon, ma skrzydła aniołka takie i koronę. On po prostu daje więcej expa, działa tak jak Angelmon zwykły, najzwyklejszy Angelmon, tylko on daje więcej expa niż zwykły Angelmon, daje chyba 2 razy więcej nawet expa, mógłbym zaryzykować, jak nie więcej. Mam nadzieję, że muzyka nie przeszkadza, ale raczej nie powinna, tak starałem się dźwięk dopasować, żeby nie był za głośny. Codziennie też róbcie misje dzienne. One nie są trudne, macie dostępnych kilka misji tak naprawdę, na maksymalnym poziomie macie ich tyle co ja. Nie robiłem jeszcze dzisiaj żadnej misji, za rozdanie punktów już swoim znajomym, send social points to a friend 5 times, zrobiłem to już na samym wejściu i tak róbcie zawsze, macie kolejne wejścia na arenę. Tak samo Start of the Day, jeszcze nie będziecie tego mieli, to się pojawia dopiero po skończeniu całej mapy, chyba na normalnym albo na Hellu, nie jestem pewien. O kończeniu mapy, o kampanii powiem później, o storyline'ie. Tu jest dodatkowo 7 kryształów, widzicie? Tak można zdobywać kryształy, zarobienie dziennych misji. W sumie możecie dostać 10. 10 kryształów codziennie. To jest w sumie, wydaje się mało, ale z drugiej strony jak to się sumuje, plus kryształy, które polecam wam przypadkowo, bo mogą, to jest spora ilość. Plus macie misje za różne rzeczy, na przykład tutaj buy all new arrivals, czyli jakbym wykupił chyba wszystko ze sklepu, to bym dostał 1000 many, czyli w sumie nie warto. Nie wszystkie misje są warte uwagi, ale raczej kiedyś prędzej czy później wszyscy je zrobimy. Tak samo tu macie achievementy, jak widzicie można dostać Mystical Scroll i Light and Dark Scroll za zrobienie różnych rzeczy, na przykład za zrobienie 7 etapu w nekropolii. Teraz powiem wam o Karius Dungeonie, czyli zaznaczę sobie, że już to powiedziałem. To też już powiedziałem. Teraz wejdźmy do Karius Dungeonu, czyli tutaj macie po zrobieniu, a szczerze mówiąc nie wiem, 10 poziomu, coś takiego chyba, po zrobieniu 10 poziomu, plus minus tak powiedzmy, pojawia wam się dodatkowe instancje jakby do robienia, do dropienia run, do farmienia many, scrolli i innych rzeczy. Bo tu macie item drop info i macie tu napisane po prostu co leci z gigantów na przykład. Klikając tu widzicie wszystko co może z nich polecieć. Runy, nie runy, symbole harmonii, inne rzeczy. Symbole harmonii służą do craftowania run, o tym też powiem później, bo ten etap was jeszcze nie dotyczy, jeśli dopiero zaczynaliście, a jeśli nie zaczynaliście, to po prostu odsyłam was do następnych filmów. Spokojnie możecie znaleźć to u mnie na kanale, na pewno w przyszłości będzie. Smoki, nekropolia, o której mówiłem, jeśli zrobimy 7 i 10, to wiedzieliście co dostaniemy. Hall of Magic, dropimy tutaj esencję magii. Jest to potrzebne do każdego przebudzania, do każdego awakeningu. Jest to niezbędne, po prostu zawsze musicie mieć esencję magii plus esencję na przykład wiatru, tak jak dzisiaj jest wiatr dostępny. To dropią tam właśnie esencje wiatru i one są potrzebne. Widzicie, tak samo tu jest napisane Secret Dungeon Available, czyli mogą polecieć wam z Hall of Wind Secret Dungeony, czyli takie sekretne instancje dostępne tylko dla was i waszych znajomych, jeśli to wam poleci. Na przykład wchodzicie sobie na wiatr i leci wam Fairy Dungeon, Secret Dungeon. To jest w skrócie SD i to też występuje na czacie. Ludzie często wchodzą na kanał jakiś i piszą LF, czyli looking for, czyli szukam, poszukuję. Na przykład Pixie SD, czyli Pixie z
Secret Dungeon. Czyli ktoś poszukuje po prostu wróżki sekretnej instancji dungeonu, wróżki wiatru, bo akurat dzisiaj jest wiatr, więc wszyscy, co piszą SD, mają na myśli akurat wiatr, no bo tylko to jest dostępne dzisiaj. Inne żywioły pojawiają się oczywiście, inne hall pojawiają się w inne dni tygodnia. Można cię spokojnie znaleźć informacje na ten temat na internecie. I tu macie napisane, że wszystkie dungeony, na przykład tak, o, przez 10 godzin jest dostępne, czy tam za 10 godzin. Chyba event będzie jakiś, mniejsza o tym, mniejsza z tym. Tak, dropią właśnie te esencje, które są niezbędne do przebudzania potworów danego żywiołu. Następnie mamy Hall of Heroes. O tym opowiem dopiero, jak będzie następny Hall of Heroes. Tak samo o innych gardenach też opowiem dopiero, jak będą dostępne, więc nie ma co mówić na zapas. Codziennie musicie zrobić do misji dziennych jeden Giant Skip. Jeśli nie dajecie rady sobie na przykład na trójce, piątce, spokojnie róbcie jedynkę, albo nie macie czasu, musicie szybko, bo nie chce wam się siedzieć cały dzień na SW, albo chcecie na godzinę wejść, żeby mieć spokój resztę dnia. Róbcie sobie spokojnie najszybszą drogą dzienne misje, bylebyście je tylko zrobili codziennie. To jest najważniejsze, żeby jak wam energia przeleci, albo zaproszenia na arenę, które zużywajcie, to jest podstawa, ale jeśli jest dzień taki, że nie możecie zużyć, wejdźcie chociażby na 15 minut, zróbcie sobie te dzienne misje najkrótszą drogą, jaką się da, czyli wszystkie jedynki, bo musicie zrobić Giganty B1, Hall of Magic, też sobie zróbcie B1 na przykład i musicie zrobić Hall of Wind, czyli musicie zrobić te trzy Karius Dungeon, musicie powalczyć na arenie, znajdźcie sobie jakichś słabych przeciwników bądź rywali, tak jak mówiłem, walczcie sobie z rywalami i to jest po prostu krótka droga, żeby zrobić sobie wszystkie dzienne misje, dostać te 10 kryształów, w ten sposób możecie odłożyć. Ja nie płaciłem na tę grę ani grosza i widzicie, mogę mieć 900, prawie 1000 kryształów, grając w 100% za darmo, a już wydawałem po 750 kryształów regularnie, bo warto je odkładać. Nie wydawajcie kryształów na przykład na odnowienie energii, na starcie jest wam to kompletnie niepotrzebne. Gra was lubi na tyle, że jeśli skończycie level konta, to macie pełną energię i pełne zaproszenia na arenę od nowa. Kryształy bardziej wam się przydadzą do, tak jak tu macie, cash shop. Rzadko, naprawdę nie używajcie tego bez potrzeby, bo to jest marnotrawstwo kryształów na starcie. Manę możecie sobie nafarmić, jeden dzień poświęcić i nafarmić manę, a energia i arena to tak naprawdę jedynie przydatne, jeśli jest event. Wiecie, że nagroda ostateczna jest w zasięgu waszej ręki, jeśli byście sobie trzy razy, powiedzmy, odnowili energię, a event się kończy, no to wtedy róbcie tak. Ale to jest jedyny przypadek. No oczywiście, jeśli skrzynkę macie pustą, nie macie w skrzynce już energii, to wtedy właśnie tu możecie za kryształy. Nie opłaca się, ale jeśli nagroda jest naprawdę fajna za event, to warto to zrobić. Bardziej was interesuje zakładka Special i tu 750 kryształów dostaniecie Premium Pack, który zawiera 11 Mystical Scrolli, 100 000 many i jednego Angelmona każdego atrybutu, czyli wiatru, ognia i wody. Czyli taka paczka, że możecie sobie posamonować te scrolle. Już niedługo na moim kanale prawdopodobnie pojawi się samonin, nie z mojego konta, tylko z Sayoke. Sayoke to, jakbyście jeszcze się nie domyślili, jest Magda, moja dziewczyna. I raczej będzie od niej niedługo i od Kędziora z konta, bo chcą mi udostępnić po prostu telefony, żebym nagrał, albo chociażby konta, żebym nagrał właśnie ten opening od nich, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda, co można dostać, co warto zostawić, a co nie. Chociaż z tym, co warto zostawić, a co nie, to na pewno zrobi jeszcze kolejny odcinek. Już dobijemy pół godziny, to jest strasznie długi odcinek, więc chyba na tym zakończę. Zaraz ogarnę, co jeszcze miałem powiedzieć mniej więcej, czy na tym mogę przestać. Powiedziałem. A o ostatniej rzeczy, którą tak naprawdę chciałem zająć się w tym odcinku, nie wspomniałem w ogóle. No ale niestety, pół godziny to jest materiał tak długi, że już myślę wystarczy. Zaraz dogram pewnie kolejny odcinek, który pojawi się jutro, pojutrze, nie wiem. Zobaczymy, jak mi pójdzie nagrywanie dzisiaj. Także ja mam nadzieję, że się podobało, że gra staje się powoli przejrzysta i można coś zrozumieć z tego, co próbuję wam przekazać. Chyba nie pominąłem nic istotnego w tym odcinku. Także ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć!